co czekacie? Jestem głodna! Czekamy na twoje instrukcje. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron. Makaron? Dobrze. Zrobi się. Babciu, obudź się! Wnuczka chce makaron! Makaron? Łatwizna. Wiele razy robiłam dla niej spaghetti, więc nie ma w tym nic trudnego. Wszystko według tradycyjnego przepisu. A psik! Przepraszam, to przez mąkę. Nie szkodzi. Jeszcze raz przepraszam. Chcę zrobić własne spaghetti. Po mące do gry wejdą jajka. Mogę nimi nawet żonglować. Oj, oj, stop! Jeszcze raz przepraszam. Zawsze myślałam, że jestem całkiem dobrym żonglerem. Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie za pomocą specjalnej maszyny tnę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przepuścić ciasto przez to urządzenie. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie. A co najważniejsze, oryginalnie. Wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Babciu, jak twoje postępy? Świetnie, wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuję. Wednesday, a co u ciebie? Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też ketchup, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go, odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty. Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. Aż szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron. Wygląda jak kły wampira. Boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday. Podane tak dobrze jak u Enid, tylko w stylu Wednesday. Pierwszą rzeczą, której chcę spróbować, jest oko. To żelek! Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałaś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. Taki makaron zjem do końca. Nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzca jest oczywisty. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday. Jak to? Ja też się starałam. Wednesday, uspokój się. Przestań straszyć staruszkę. Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, chcę koktajl. Możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnuczka, wszystko. Wiem, jak robić koktajle. Ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły Sprite. Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie. Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada Sprite'owi kolor, którego potrzebuje. Zielony. Rączka, biegnij do Enid i przynieś mi bitą śmietanę. Co to za diabelska ręka? Precz stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika. Rączka robi tylko to, co mu każe. Potrzebuje śmietany, żeby polać nią koktajl. Na wierzchu położę żelkowe oczy. Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Odrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. No co ja czekam? Czas, żebym i ja zaczęła robić koktajl. Zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe. Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance. Tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy roztopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie. Dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera. Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Jak pachnie. Ohyda. Jeszcze jaka. Och, dajcie spokój. Wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie. Czas wybrać zwycięzcę, kochana.
wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle. Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie, więc od niego zaczniemy. Fuu, jaka paskudna gałązka. Mam nadzieję, że sam koktajl mi się spodoba. Ohyda, ohyda, babciu, tego nie da się pić. Następny jest koktajl od Enid. Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da rady pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. Jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, cała nadzieja w tobie, będę od razu próbować. No wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste, Wednesday przygotowała najlepszy koktajl. Wnuczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? Babciu, to bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka. Już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie, a ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka. Jakie kwiaty, to jest nudne. W sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Zakochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki, ser i szynkę. Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To okropne. Gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu. Ale to nie ja decyduję, a moja wnuczka. Hurra! Wreszcie jakieś dobre jedzonko! Wednesday, co ty znowu przygotowałaś? To okropne. Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki. Boję się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść? Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia. Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar. No, taką sałateczkę jestem gotowa jeść cały czas. Trudno się zatrzymać. Chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Spróbuję jeszcze kwiatków Enid. Fuu, niedobre. To same warzywa. Sałatka babci wygrywa. Babciu, spokojnie. Zaraz dostaniemy nowe zadanie. Chcę pączka na deser. Będzie pączek. Ja też takie lubię, więc dam radę je przygotować. Wyobrażam sobie, jak beznadziejne będą wasze pączki. Niby dlaczego? Najważniejsze, żeby były pyszne. Przecież nie będą patrzeć na te pączki, tylko je jeść. A ja znowu zrobię coś kolorowego. A dokładniej, każdy z moich pączków będzie w innym kolorze. Ludzie zazwyczaj lubią takie rozwiązanie. Co to było? Trzymaj się ode mnie z daleka, nie odwracaj mojej uwagi od pieczenia. Moje pączki zaraz będą gotowe. Część pracy wykonana. Teraz czas na dekorowanie. Oczywiście nie może się obyć bez czerwonego syropu truskawkowego. Naprawdę wygląda jak krew. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamierzam użyć białego lukru, aby narysować wzór pajęczyny. Zupełnie jakbym wyciągnęła te pączki z pajęczego gniazda. Rączka. Potrzebuję Nutelli. Idź po nią. Dobra robota. Bez ciebie nie zrobiłabym nietoperzy. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Głowy to on nie potrzebuje. Wyszły mi oryginalne i niesamowite pączki. To ciekawe. A ja nie chcę za bardzo dekorować pączków. Aby nadać im ciekawszy smak, posypię je cukrem pudrem. Wszyscy go uwielbiają. Więc moja wnuczka też będzie zadowolona.
kolorowe pączki też są gotowe. Są takie ładne. Można nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jakie to fajne. Ale to nie wszystko. Kolorowa posypka będzie idealna do takich pączków. Trzeba ją tylko otworzyć. No dalej. Oj. Teraz mam posypkę na całym języku. Ale nie szkodzi. Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Ale super! Wednesday znowu zrobiła coś ciekawego. Nawet nie nietoperze wyglądają pysznie. Niezłe. Ale przyznam, że spodziewałam się więcej. Pączki mojej babci będą następne. Zanim je zjem, chcę złożyć je w małą wieżyczkę. Tak będzie o wiele łatwiej je jeść. Zwykłe pączki. Pyszne, ale nic specjalnego. Zobaczmy, czym poczęstuje mnie Enid. Jej pączki najbardziej przypominają te, które tak uwielbiam. To niewiarygodnie pyszne. Enid, to oczywiste. Twoje pączki są najlepsze. Chcesz różowego pączka? To naprawdę łatwe do zrobienia. Nasi kucharze zrobią to w kilka sekund, obiecuję. Brian, powinieneś robić pączka, a nie iść Nutellę. Pospieszcie się i zaczynajcie, zanim mała Kate znowu zacznie płakać. Co tam trzeba zrobić? Pączka? Prościzna. Zaraz zrobię jej mój popisowy pączek z Oreo. Muszę tylko pokruszyć ciastka na pył. Pomoże mi w tym młot pneumatyczny. Zaraz zmiażdżę wszystko na okruchy. Och, ciężko zapanować nad tym urządzeniem. No i gotowe. A kto to? Przepraszam, panie budowniczy, to chyba twoje. Witam, piękne panie. Teraz wsypujemy wszystko do miski i wlewamy tam Nutellę. Następnie będę potrzebował kolejnego fajnego narzędzia. Mojego palca. Wszystko mieszamy. Wspaniale. To jest takie pyszne. Babciu, chcesz spróbować? Ej, nie trzeba było. Jeszcze nie polizałem. A teraz wlewamy wszystko do maszyny do pączków. Myślę, że będą niewiarygodnie pyszne. No, troszkę nasypiłem. Zdarza się. No dalej, wytrzyj to wszystko. No już, już, już. A w międzyczasie zrobię moje pączki. Mój opiekacz już się nagrzał, więc wlewamy ciasto. Szefowo, a co tam u ciebie? A ja mam piękne i pyszne pączki. Tylko spójrzcie, jakie są puszyste i apetyczne. Ale to jeszcze nie wszystko. Muszę je udekorować złotymi piankami marshmallow. To będzie niewiarygodnie pyszne. A tak pączki wyglądają jeszcze bardziej apetycznie. Ale to nadal nie wszystko. Z wierzchu zdobię moje kanapki z pączków złotem. Podoba wam się? A ty co masz, babciu? Moje pączki też są gotowe. Zaraz pokażę moje piękności. Nie trzeba do nich niczego dodawać. Wystarczy cukier, puder i mamy to. A co tak śmierdzi? Brian, coś tam się pali. O kurczę, moje pączki się troszkę podpiekły. Są takie czarne, bo są spalone, czy dlatego, że są zrobione z Oreo? Dobra, dodam trochę kremu z pianek i poleję je syropem truskawkowym, żeby nie śmierdziały spalenizną. A teraz dodam moje ulubione czekoladowe cukierki Maltesers. Siostra za nimi szaleje. No dobra, Kate, pączki na ciebie czekają. Co by tu wybrać? O tak, chcę te. Uj, a co ja mam w ustach? Blech, za dużo złota. Nie lubię czegoś takiego. Co jeszcze jest? O, jakie słodkie pączki. Bardzo mi smakują. A co tu jest? Wow, te pączki wyglądają tak apetycznie. To także moje ulubione słodycze. To jest takie dobre. Rewelka. A jak smakuje? Wyśmienicie. Przyznaję zwycięstwo mojemu bratu. O tak, udało mi się. Zrobiłem najlepsze pączki. Chcę gofry. Moja wnuczka chce pyszne gofry. To bułka z masłem. Zacznijmy od ciasta. Troszkę mąki i jajek. A teraz troszkę masła. Kładziemy je do miski. Ups, gdzieś odleciało. Dziękuję, szefowo. A teraz troszkę cukru i mleka. O, jakie smaczne mleczko. A teraz wszystko mieszamy.
chap, chap, chap. No, nieźle mi to idzie. Babciu, chlapiesz, przestań! A ja potrzebuję skittlesów. Będę miała niesamowitego fry ze skittlesami. To będzie pyszne. Nieźle to wymyśliłaś, szefowo. A co ja mam zrobić? W ogóle nie wiem, jak zrobić gofry. Gdzieś tu miałem w plecaku troszkę makaronu. To nie to? O, mamy! Mój pyszny makaron Pringles. Zaraz zrobię z niego gofra. Wystarczy włożyć go do gofrownicy i gotowe! Dodam troszkę keczupu. Myślę, że ta buźka rozśmieszy Kate. Mam wszystko gotowe! Moje gofry też są gotowe. Wyciągam i układam jeden na drugim. Dodam troszkę syropu klonowego. No, jak pysznie to wygląda. A ja potrzebuję syropu truskawkowego. Wleję troszkę do szklanki w kształcie serca. A oto mój gofr zrobiony ze skittlesów. Wstawiamy do szklanki. Gotowe. Kate, możesz próbować. Wow, ile tu pyszności! A to wygląda niesamowicie. Muszę szybko spróbować. Wow, jakie pyszne! A co tu jest? Mój ulubiony syrop truskawkowy. Super! A co my tu mamy? Te gofry na pewno przygotowała babcia. Nie pierwszy raz będę je jadła. Bardzo dobre. Och, już jestem pełna. Ale wciąż mam gofry mojego brata do spróbowania. Nie są takie słodkie. To makaron. Super! I z keczupem są bardzo smaczne. Objadłam się. Niedobrze mi. Wygrywa szefowa. Wiedziałam, że wygram. Moje gofry są najlepsze. Teraz chcę płynnego cukierka z coli. Nie mogę się doczekać waszych niesamowitych dań. Najłatwiejsza rzecz na świecie. Zaraz przygotuję coś odlotowego. Potrzebuję pustej butelki po coli. Och, udało się. Przepraszam. Teraz musimy napełnić butelkę syropem kukurydzianym. Potrzebujemy go bardzo dużo. Wspaniale. A teraz troszkę cukierków Nerds. Rozumiesz, babciu? Ha, super! A teraz? Oj, coś poszło nie tak. Ej, puszczaj! Aj! Nic mi nie jest. Trochę się potłukłem, ale udało mi się wymieszać cukierka. A teraz musimy to wszystko zamrozić. Nie boimy się zamrażać na amen, żeby cukierek był niesamowicie pyszny. Babciu, fajne, co? Nie, te wasze cukierki są wszystkie szkodliwe. Lepiej zrobię je z miodu zamiast coli. Będą o wiele zdrowsze. Szefowo, a ty co zamierzasz zrobić? Wpadłam na genialny pomysł. Ten przepis na pewno zasmakuje naszej dziewczynce. Wystarczy wlać kolę na patelnię, dodać sporo żelków o smaku Coca-Coli, no i wymieszać. Mój cukierek już jest gotowy. Jejejejej, jakie zimne! Ręce mi całe zamarzły. A ja właśnie będę potrzebowała miski z lodem. Muszę tu wlać troszkę ciekłego azotu. To zdecydowanie wzmocni działanie lodu i będę w stanie zamrozić mojego cukierka znacznie szybciej. Cudownie. Teraz wlewamy zawartość patelni do butelki i możemy włożyć to wszystko do miski z lodem. Tylko spójrzcie, co robi chemia. Butelka natychmiast zamarzła. Babciu, nie dotykaj. Chcesz, żeby twoja ręka zamieniła się w lód? Próbuj, Kate. Wow, to wygląda nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. Spróbuję cukierka z butelki w kształcie misia. Wygląda słodko. Ojej, to miód. No taki sobie. A co my tu mamy? O rany, jakie zimne, 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 zimne. Dobra, muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Tylko jak mam wyciągnąć stamtąd cukierka? No dalej, wyłaź. Udało się. Pyszny. A co zrobił brat? Wygląda fajnie. Wow, ale ekstra. Bardzo smakuje mi ten cukierek. Braciszku, wygrałeś. Hurra, wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę jajka. Tylko zróbcie mi coś naprawdę pysznego. Szefowo, zdecydowanie powinnaś sobie poradzić. Dla babci to też nic trudnego. A braciszek coś wymyśli. Zaczynajcie. Zaraz, zaraz. Muszę wlać troszkę oleju. Ej, no wylewaj się. No dalej. Ups, przepraszam. Babciu, to bolało. Dobra, teraz rozbijamy dwa jajka. Przepraszam, babciu, po prostu dałem się ponieść gotowaniu. No nieźle mi to wychodzi. Muszę natychmiast zrobić coś jadalnego, bo po jajkach od Briana można trafić do szpitala. Patrz, jak to się robi.
Jak tak można? Wszystko się spaliło. Zaraz to naprawimy. Zrobię jajka z płynnego kremu, marshmallow i brzoskwini. Aha. No i co, czy to przypomina jajka? Myślę, że tak. Moje jajka też już są gotowe. Wspaniale, trzeba dodać troszkę świeżych warzyw i ziół. Wasze jajka wyglądają zbyt prymitywnie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić jajka takie jak w restauracji. Nie będą w klasycznym kształcie, ale w kształcie... Ej, gdzie moja foremka? Brian, to mój smok. Okej, wlewamy czarną masę i smażymy. Teraz robimy oczy i ogień. Ten smok jest taki słodki. Kate go pokocha. Dodam więcej szczegółów. Polanę, gdzie będzie mieszkał smok. Nie musicie nic mówić. Wiem, że moje danie jest idealne. A co powie Kate? Wow, tyle tu pysznych rzeczy. Kusi mnie, żeby spróbować tego smoka. O rany, jaki fajny. Bardzo dobry. A co my tu mamy? Pomidorki. Uwielbiam je. Pyszka. A jajka? No, zwykłe jajka. A co tu jest? To przecież brzoskwinia. Fajny pomysł. Żółtko z brzoskwini. A to co? Aha. Krem z pianek. Super. Zwycięża, braciszek. Gratuluję. Po raz kolejny wygrałem. Mam prawdziwego farta. Jadku, Chloe już coś narysowała. Tak, tak, zdecydowałam, że chcę ciasteczka. Zróbcie je dla mnie. Dziadek już pogotowił. Ja też. A ja pokażę mój talent. Już wiem, od czego zacznę. Najpierw muszę rozwałkować moje niesamowite ciasto. Idealny kształt i grubość. Teraz pozostaje tylko wyciąć pożądany kształt. Wszystko będzie tak, jak chce mała Chloe. Gotowe. A teraz ostrożnie kładziemy wszystko na blaszce i wstawiamy do piekarnika, żeby się upiekło. Należy uważnie obserwować temperaturę i czas pieczenia, bo nikt nie lubi czarnych ciastek. Mamy to. Przedstawiam wam pyszne ciasteczka. A wy co zdążyliście zrobić? Ja podzieliłam ciasto na równe części. Chcę zrobić ciasteczkę ze skittlesami. Dziadku, co ty robisz? Kładziemy cukierki na cieście. Wow, tak pięknie się zabarwiło. Super! Teraz możemy wymieszać całe ciasto i je rozwałkować. Gdzie jest mój wałek? To może być trudne. Ale teraz potrzebuję okrągłej formy. O nie, utknęłam! Świetnie. Równo okrągłe ciasteczko wycięte. Usuwamy cały nadmiar i dodajemy cukierki Nerds. Wysyłamy do pieczenia. Czekamy. Zajmujemy nasze kulinarne arcydzieło. Mam nadzieję, że da się to naprawić. A ja zaczynam składać mój domek z piernika. Kilka szczegółów tutaj i tutaj. Nie będę żałować kremu. I jeszcze troszkę. Wiem, czego tu brakuje. Pianek marshmallows będą świetnie pasować do dekoracji. Na koniec posypujemy wszystko cukrem pudrem i ustawiamy piernikowe ludziki. Doskonale. Ja też mam pomysł. Niedawno narysowałem nowe schematy statku kosmicznego i nie miałem czasu na zrobienie makiety. Myślę, że to świetna okazja. Rakieta z ciastek, robił ktoś kiedyś taką? Proporcje muszą być idealne jak w aptece. Tutaj odetnę i do pieczenia. Świetnie, tylko żebym sam nie zjadł elementów makiety. Składamy rakietę kosmiczną i dodajemy kilka szczegółów. Wspaniale! Polewam to wszystko syropem czekoladowym, ma świetny kolor. A teraz chwila na zasady bezpieczeństwa. Nie martwcie się, to prawdopodobnie nie wpłynie na was w żaden sposób, ale będę pracować z wyjątkowo toksycznymi cukierkami, więc muszę być niesamowicie ostrożny. Moje ulubione toksyczne, kwaśne cukierki są tym, czego mi brakowało. Uwielbiam wszystko, co kwaśne. Mam nadzieję, że moja wnuczka Chloe też. Moja kwaśna czekoladowa rakieta jest gotowa. Tylko spójrzcie, jak odlotowo to wygląda. Pięknie. Fajnie, dziadku. Próbuj, Chloe. Ale to wszystko ładne. Chcę tego jak najszybciej spróbować. Zacznę od tej fajnej rakiety. Bardzo lubię żelki.
Słodkie i kwaśne. A co tu jest? Próbujecie mnie otruć? Co to za paskudztwo? Nie będę tego jadła. A będzie dziś coś smacznego, czy nie? Cześć, piernikowy ludziku. Mogę cię spróbować? Ojej, jaki pyszny. A jak smakuje twój domek? Wow, jest niesamowity. Ten domek wygrywa. O tak, wygrałam. Wiedziałam, że jestem najlepsza. Ej, uwaga, mała Chloe pokazuje rysunek. Werble i chce makaron. Szefowa już zaciera ręce, dziadek wyciągnął narzędzia, siostra też jest gotowa. No to do dzieła. Musimy wsypać makaron do kubka, zalać wodą i dodać troszkę pyłku serowego, który przyniosła mi serowa wróżka. Ale super! A w sumie można dodać całe opakowanie. Zetrę też troszkę zwykłego sera na wierzch. Yes! Właśnie tak. Gotowe. Serowo-makaronową bombę wstawiamy do mikrofalówki. A teraz pozostaje tylko patrzeć i ślinić się na widok roztopionego sera. Mamy to! Jak pięknie pachnie. Skończyłam. Dziadku, rób własną porcję. To proste. Wpadłem na szalony, genialny pomysł. Najpierw rozpuszczamy skitelsy w każdej z moich kolb. Następnie wkładamy do środka rurkę. I zasysamy płyn z kolb. Teraz ochładzamy. Wpadłem na pomysł, aby zrobić makaron o smaku skitelsów. Teraz położę to wszystko na talerzu, a środek ozdobię kwaśnym cukierkiem z kwaśnym dżemem. Idealnie. Jestem gotowy. I Mia jest gotowa. A ty, szefowo, kiedy będziesz gotowa? Od razu biorę się do roboty. Po waszym eksperymentalnym makaronie Chloe na pewno będzie głodna. Trzeba zrobić najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadła. Zalewamy kapustę wrzątkiem i gotujemy. Świetnie. Kapusta oddała swój kolor, więc już jej nie potrzebujemy. Zanurzamy w tym makaron. Gotujemy. I wykładamy na talerz. Dekorujemy ziołami, cytryną i odrobiną sera. Gotowe. Dajmy Chloe spróbować. Wow, ile tu pyszności. Chcę zacząć od tego makaronu tutaj. Jest z moim ulubionym serem. Wow. To jest takie dobre. Brawo, Mia. A co tu jest? Cytryna? Chyba powinnam wycisnąć trochę soku na spaghetti. O rany, jakie piękne. Muszę natychmiast spróbować. Ojej, czy to jest to smaku kapusty? Co za ohyda? A to co? Jakie niezwykłe. Fuj, obrzydliwość. Wybieram makaron z serem jako zwycięzcę. Ja wygrałaś. Gratulujemy pierwszej wygranej i przechodzimy dalej. Dziadku, uważaj, Chloe coś wymyśliła. Tym razem chcę koktajl. W takim razie wiem, czym mogę cię zaskoczyć. Ja też. Tylko ja tu mogę czymś zaskoczyć. Nie wiem, jak robić te wasze koktajle, ale na pewno wiem coś tam o chemii. Więc zrobię niesamowity koktajl dla mojej wnuczki. Dodajmy do roztworu troszkę oleju i aspiryny. Muszę być ostrożny. Okej, aspirynka. Wrzucamy. Czuję się troszkę jak czarownica. Aha, mój koktajl jest gotowy. Tadam. Teraz moja kolej. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Świetnie. Dodajemy do środka troszkę syropu truskawkowego i lodu. Ojej, jaki zimny. Wlewamy fantę. Super. Troszkę kwaśnych cukierków też nie zaszkodzi. Jeszcze trochę kwaśnego dżemiku. Ojej, jest naprawdę kwaśny. Dekorujemy wszystko lizakami. I gotowe. Dzięki, dziadku. A teraz pokażę wam wysoką kuchnię. Potrzebujemy troszkę soku z buraków.
Wlewamy go do okrągłej foremki i wkładamy do zamrażarki. Właśnie tak. Czekamy. Świetnie. Możemy wyjmować. Następnie potrzebuję gałązki pachnącego rozmarynu. Ale aby oddał swój aromat, trzeba go troszkę podpiec. Dodajemy buraczaną kulkę i zalewamy napojem gazowanym. Całość ozdabiamy burakiem na patyczku. Gotowe. Naprawdę zrobiłam coś niesamowitego. Chloe, twoje koktajle czekają na ciebie. Jakie piękne! A to wygląda troszkę strasznie. Mam nadzieję, że po tym koktajlu nie zamieni się w żabę. Fuu, ohyda! Nie chcę więcej. A co to jest? Jakieś zielsko? O, cukierki! To nie cukierki, to buraczki! A ten koktajl jest dobry? Może być. A co my tu mamy? Ten koktajl jest taki kolorowy. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest niewiarygodnie pyszny. A te cukierki i lizaki są rewelacyjne. Mia i jej koktajl wygrywają. Co? Naprawdę? Znowu wygrałam? Hurra! Czego tym razem chce mała Chloe? Szybko pochwal się swoim nowym dziełem. Chcę sałatkę. Myślę, że wszyscy dadzą radę i nakarmią cię najpyszniejszymi sałatkami na świecie. Zaczynajcie. Wpadłem na genialny pomysł. Sam wyhoduję własną sałatę. Potrzebuję tylko jednego nasionka. O, takiego. Widzicie? I troszkę wody. Zostało najtrudniejsze. Czekanie. O rany, tak szybko? Wspaniale. Widziałyście to? Jestem najlepszym ogrodnikiem na świecie. A teraz posiekamy troszkę świeżej sałaty. Voilà. Dodam bagietkę. Chcę zrobić prawdziwy obrazek z tej sałatki, więc dodam jeszcze moją ulubioną fasolę. O tak, to będzie wulkan, a tutaj będzie dinozaur. Gotowe. Okej, a teraz ja. Najpierw posiekamy pyszniutkie warzywka na sałatkę. Nie zapominam o pomidorkach i marchewce. Chyba nie myślicie, że zrobię zwykłą sałatkę warzywną, prawda? Też chcę zrobić arcydzieło, jak to zwykle robi szefowa kuchni. Zrobię sałatkę w kształcie pieska. Zdecydowanie ja będę tu najlepsza. Kroimy awokado. Łyżką wydrążamy środek i kroimy w plasterki. Następnie pod nóż pójdzie ogórek. Kroimy go w takie oto długie plasterki. Układamy wszystkie warzywa na talerzu i dodajemy troszkę zielonego sosu. Palce lizać. Wspaniale. A teraz troszkę zieleniny i octu balsamicznego. Można próbować. Wow, to wszystko wygląda super. Czy to dinozaur? Jest taki słodki. Nie mogę go zjeść. Ale mogę zjeść to. Nie robi wrażenia. A co to? Wow, chcę takie kolczyki. Smakują jak warzywa, ale wyglądają świetnie. A to wygląda super zielono. Spróbujmy awokado z tym dziwnym sosem, ale tylko troszkę. Oj, co za ohyda. Sis wygrywa. Hurra, wykosiłam konkurencję. Wygrałam.